Pewnie tak jak wiele innych osób, ja też interesuję się tym, żeby zachować zdrowe oczy. Dlatego bardzo cieszył mnie film, który teraz Wam przedstawię. Przetłumaczyłem go. Tłumaczenie jest automatyczne, ale jest wyjątkowo dobre moim zdaniem, więc myślę, że z przyjemnością go obejrzycie też. Film właśnie mówi o tym, jak ktoś sobie poradził z jaskrą za pomocą plastrów X39. Nie nastąpiło to tak automatycznie, nie było takie proste. Trzeba było trochę cierpliwości, ale myślę, że to zainteresuje Ciebie, bo mnie na przykład tak, ja też mam takie doświadczenie, że oklejałem często sobie w tym miejscu, przeważnie karnozynę, ponieważ miałem wypadek z okiem, oko mi często bolało, ciśnienie rano jak wstawałem, bolało mnie, więc naklejałem sobie i odkąd zacząłem naklejać, przestało mi boleć, dlatego ostatnio zapominam naklejać sobie tutaj, bo jakby nie widzę powodu. Pomogło po prostu, nie mam już tego nadciśnienia. Natomiast słyszałem też historię, być może widziałeś na moim kanale, osób, które też miały problem, nawet straciły wzrok w oku, albo miały jakieś zamglenie i te osoby na przykład naklejały sobie na noc, prosto, centralnie nad okiem, na opaskę, którą sobie zakładały. I też były fajne efekty, czasami nawet bardzo szybko, po 10 dniach. Tym razem będzie historia kogoś, kto wykazał się dłuższą cierpliwością, bo aż 1,5 roku, ale efekt był świetny. Tak, zapraszam do obejrzenia. Podróż jest ironicznie właściwie około miesiąca przed tym, jak dowiedziałem się o tej łatce, kiedy Sally i Peter o niej rozmawiali, zdiagnozowano u mnie chorobę zwaną jaskrą. Nie wiem, czy ktoś z publiczności wie, czym jest jaskra. Jaskra to w zasadzie ciśnienie w oku. A jeśli masz takiego rodzaju ciśnienie, gdzie jest ono powyżej pewnego procentu lub pewnego PSI w twoim oku, możesz naprawdę oślepnąć, bo pęknie ci nerw. A kiedy ten nerw pęknie, oślepniesz. Więc właśnie zdiagnozowano u mnie to i w tamtym momencie, gdy postawiono mi diagnozę, byłem mniej więcej na 22 do 23 PSI, co jest nienormalny człowiek, Norman, jak nazywamy te krople, które wyglądają trochę jak wizyjne, ale tylko połowę butelki i to kosztuje ogromne ilości pieniędzy. Każda butelka to prawie $500, które możesz zakroplić do oczu na dosłownie może 30 dni, a potem musisz biec i napełnić ją na nowo. Więc Sally powiedziała mi, kochanie, musisz zaklejać się każdego dnia i ciągle używać. Ale to nie pomogło przez około 1,5 roku do 2 lat używania plastra. I nagle widzę drastyczną zmianę, gdzie krople dawały mi tylko około 18 do 19 ciśnienia, gdzie nagle, kiedy naprawdę zaskoczyło moje ciało, to było właśnie wtedy, gdy poszedłem do mojego lekarza, mojego specjalisty i on mówi, dobrze, teraz to dziwne, wiesz, te kilka kropel, które ci dałem, były tylko około 18-19 roku, ale teraz nagle spadło do 15 i 14, co się stało, właściwie znowu spadło z 15 do 12. On mówi, nie sądzę, żeby krople mogły to zrobić, ponieważ on również ma wielu innych, wiesz, klienci i wielu innych pacjentów, że nie spadają drastycznie, więc on mówi, zmieniasz dietę albo robisz coś innego, więc w końcu zaskoczyło. I wtedy pomyślałem, och, wiesz co, noszę te rzeczy tutaj dokładnie na moim C7. Jeśli więc też masz problem z oczami albo boisz się, że go możesz mieć, to pomyśl nad tym, że regularnie biorąc, cierpliwie biorąc, naklejając sobie ten X39, możesz osiągnąć taki sam efekt jak ten człowiek. Trzeba po prostu wytrwałości. A myślę, że warto dbać o zdrowy wzrok. W naszym organizmie, jak jesteśmy starsi, a niestety jesteśmy coraz starsi, to dzieje się wiele różnych rzeczy. Po prostu dużo komórek naszego ciała obumiera. I w młodości mieliśmy dużo, żeby zastąpić te umierające, ale niestety w starszym wieku brakuje nam komórek macierzystych i dlatego się starzejemy i ostatecznie z tego braku właśnie komórek macierzystych nasz organizm w końcu tak bardzo jest już zepsuty, że jest niewydolny i umieramy. Dlatego wydaje mi się, że przedłużenie sobie życia przez regenerację za pomocą komórek macierzystych jest fantastycznym pomysłem i jeśli nawet by to miało, miałbym to brać do końca życia, ale przedłużyłoby mi to o kilka lat życie albo dało mi lepsze zdrowie, to myślę, że warto. A co ty o tym sądzisz? Wyraź swoją opinię, napisz może w komentarzu pod spodem albo zareaguj lajkiem może, albo inną emotką.
zachęcam do aktywności. Pozdrawiam.